Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 1, werset 12, komentarz. Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Tymi słowami, które wyrażają konkretny cel, kończy się ten pokrzepiający rozdział. Powołanie Boże leży w przeszłości, natomiast jego wypełnienie w przyszłości. Niemniej jednak ta wzniosła przyszłość, powiązana z Dniem Pańskim, kiedy to Pan zostanie uwielbiony w swoich świętych, wywiera wpływ na czas teraźniejszy, kiedy to wierzący są jeszcze prześladowani. Prawa Pana do dziś są deptane. Ludzie wciąż jeszcze mówią, nie chcemy, aby ten królował nad nami. Łukasza, 19 rozdział, 14 werset. Lecz poddani nienawidzili go. Wysłali więc za nim poselstwo tymi słowy. Nie chcemy, aby ten królował nad nami. Odrzuca się go, a wraz z nim tych, którzy uznają jego autorytet w swoim życiu i chcą za nim podążać. Jego chwała nie ma publicznego charakteru, lecz ukryty. A jednak nawet jeśli dzień jego oficjalnej chwały jeszcze nie nadszedł, to już dziś na tej ziemi żyją ludzie, którzy odbijają promienie tej chwały. I to w niełatwych okolicznościach. To, co już niedługo stanie się rzeczywistością, on uwielbiony w swych świętych, może już dzisiaj być rzeczywistością w naszym osobistym życiu. Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was. W Biblii imię reprezentuje często to, czym dana osoba jest sama w sobie. Gdy Manoach, ojciec Samsona, zapytał anioła pańskiego o jego imię, otrzymał odpowiedź, czemu się pytasz o moje imię? Ono jest dziwne albo cudowne. Sędziów 13 rozdział 18 werset. Później, kierowany Duchem Świętym, Izajasz napisał, albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny. Czytamy to w Izajasza 9 rozdział 5 werset. Kto mógłby zmierzyć głębię i wzniosłość tego imienia, jeśli nie tylko Bóg Ojciec? Niemniej jednak prawdą pozostaje to, że imię Pana Jezusa Chrystusa ma być w nas uwielbione. Oznacza to, że w naszym praktycznym życiu powinno uwidocznić się to, co stanowi o chwale i pięknie Jego osoby. Z pewnością nie bez przyczyny jest on tutaj nazwany całym swoim imieniem jako Pan Jezus Chrystus. On jest Panem, któremu dana jest wszelka moc, a my posiadamy przywilej bycia Jego sługami. Uwielbiamy Go służąc Mu i uznając Jego prawo władzy w naszym praktycznym życiu. On jest Jezusem, który przyszedł niegdyś w uniżeniu na tę ziemię, aby żyć tutaj w oddaniu i poświęceniu swemu Bogu. Jako Jezus wzywa nas, byśmy Go uwielbiali, ucząc się od Niego, przejawiając Jego usposobienie i wstępując w Jego ślady. On jest również Chrystusem, pomazańcem Bożym. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 36 werset,
który został wywyższony do prawicy Boga. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Na jego obliczu możemy oglądać chwałę Bożą. Tak, tylko przez przyglądanie się jego osobie zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. 2 Koryntian 3,18. A wy w Nim. To, że Pan uniża się, chcąc być uwielbionym w nas, jesteśmy jeszcze w stanie jakoś pojąć. Ale czy jesteśmy w stanie zrozumieć to, że my mamy być uwielbieni w Nim? Paweł pisał do Kolosan odnośnie przyszłego dnia objawienia Jego chwały tak. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Kolosan, 3:4. To wykracza poza naszą zdolność pojmowania, a co za tym idzie, również poza naszą umiejętność, aby wytłumaczyć dogłębnie to wyrażenie. Werset ten przedstawia nam bowiem najściślejsze możliwe zjednoczenie Pana z tymi, którzy do Niego należą. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć wiele na ten temat. Jedynie możemy się tym zachwycać. Gdy znakomitość Pana staje się widoczna w nas, wówczas On jest w nas uwielbiony. Wtedy też jesteśmy tak bardzo zjednoczeni z Nim, że jak mówi tu Paweł, równocześnie my sami zostajemy uwielbieni w Nim. Innymi słowy, gdy żyjemy tak, iż inni widzą w nas tylko Chrystusa, to już teraz zostajemy z Nim w praktyczny sposób tak zjednoczeni, że ten stan faktyczny jest równoznaczny ze stanem uwielbienia w Nim. Nie dziwi nas to, że apostoł dodaje, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli Bóg dojdzie w naszym życiu do tego celu, to jest to czysta łaska, a nie ludzka zasługa. Gdy pomyślimy o naszym powołaniu, o naszej mocy, zwłaszcza zaś o chwale, to wiemy, że wszystko to otrzymaliśmy z łaski. Ktoś ujął to bardzo trafnie, mówiąc: przynieśliśmy Bogu jedynie puste ręce, które On może wypełnić.